Wyznacz równanie przedstawionej hiperboli na podstawie informacji podanych na rysunku. W rysunku możemy odczytać równanie asymptot oraz współrzędne punktu, który leży na tej hiperboli. Zacznijmy od równania asymptoty pionowej. Jakikolwiek punkt y, 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 obierzemy, który leży na tej y, asymptocie, jego współrzędna xowa zawsze wynosi 3. Czyli jest to równanie prostej. x równa się 3. Jeśli chodzi o asymptotę poziomą, to jakikolwiek punkt leżący na asymptocie poziomej, czyli tej czerwonej prostej, obierzemy, to współrzędna y ciągle wynosi. 8. Czyli jest to prosta o równaniu y równa się 8. Natomiast punkt A ma współrzędne. Odczytajmy. Współrzędna xowa wynosi 9 i współrzędna yowa również wynosi 9. Wyjściowa hiperbola ma równanie y równa się a przez x. Jest to hiperbola, której asymptotami są osie Y i oś xów. Widzimy, że oś Y została przesunięta o 3 jednostki w prawo. To może zapiszmy, że tu jest przesunięcie o trzy jednostki w prawo. Natomiast oś X, czyli ta asymptota pozioma, została przesunięta o 8 jednostek w górę. Stąd też w, w równaniu naszej hiperboli zamiast x będzie wyrażenie x, ponieważ przesuwamy w prawo to będzie znak minus minus 3. Natomiast do całej funkcji dopiszemy plus 8, dlatego że jest to przesunięcie o 8 jednostek w górę. Teraz musimy tylko znaleźć jeszcze yy, A. Teraz możemy wykorzystać kolejną informację. Znamy współrzędne y, punktu a. Pamiętamy, że pierwsza współrzędna to jest x, druga to jest y, więc do naszego równania pod x -a i pod y -a będziemy odpowiednio stawiać w tym wypadku akurat obie dziewiątki. Czyli dostaniemy 9 to jest a przez 9 minus 3 i plus 8. W ten sposób otrzymamy równanie, które ma tylko jedną niewiadomą a. Dostaniemy. Może ósemkę przenieśmy na lewą stronę równania, czyli mamy 9 minus 8, to będzie 1. A po prawej stronie zostanie nam a przez 9 minus 3, czyli 6. Pozbądźmy się mianownika, czyli obu stron pomnóżmy przez 6, więc mamy 1 razy 6, to jest 6. Po prawej stronie szóstki się skracają, zostaje nam a. Stąd też równanie naszej hiperboli przybiera postać y, równa się... Za A wstawiamy 6. W mianowniku mamy x minus 3 i plus 8.